Magda Lucyan urodziła dziennikarka TVN z dziecię córki. Magda Lucyan zaczynała przygodę z dziennikarstwem już w wieku 16 lat, dostała się wówczas na praktyki do Radia Z, gdzie później otrzymała pracę jako reporterka polityczna. Od 10 lat jest związana z TVN-em. Prowadziła tam programy Rozmowy Końcu Świata, Getto, Sierpień 80 i Obóz. Jej pasja jest historia. Napisała kilka bardzo popularnych książek, m.in. Dzieci Getta, Powstańcy. W ostatnim czasie zajęła się reportażem. Razem z Katarzyną Górniak nakręcili dokument o kobietach zmagających się z endometrioza. Reportaż Taka Twoja Uroda został wyróżniony na Festiwalu Form Dokumentalnych Nurt. Okazuje się, że Magda Lucyan dosięgnięcia po temat endometriozy i problemów z uzyskaniem przez kobiety prawidłowej diagnozy skloniły własne doświadczenia zdrowotne. Usłyszała od lekarzy, że nigdy nie będzie mogła mieć dziecka. Z okazji swoich 31 urodzin zamieściła w sieci wpis, w którym opisała batalię o swoje zdrowie. Dziennikarka przyznała, że przez kilkanaście lat czekała na właściwą diagnozę. Dopiero miesiąc przed ślubem dowiedziała się, że choruje na endometriozę. Podsumowała go w następujący sposób. Jeżeli więc dam nadzieję choć jednej kobiecie, to warto, a jeżeli doprowadzi to do choć jednej właściwej diagnozy, tym bardziej. Lekarskie przewidywania okazały się nieprawdziwe. Dziennikarce udało się zajść w ciążę. W połowie lutego przyszła na świat córka Magdy Lucyan i jej męża. Szczęśliwa mama nie zdradziła jej imienia. Obok uroczego zdjęcia stópek maleństwa napisała jedynie mala T. Endometrioza to choroba autoimmunologiczna, w której błona śluzowa macicy, endometrium, rozrasta się poza jamę macicy. Kobiety, które cierpią na endometriozę, przez długie lata czekają na właściwą diagnozę. W tym czasie nieleczona endometrioza rozrasta się i powoduje ogromne spustoszenie w organizmie kobiety. Dlatego tak ważne jest szybkie jej zdiagnozowanie. Magda Lucyan to kolejna już znana osoba, która zabiera głos w sprawie endometriozy. Nie tak dawno Patrycja Kazali opowiedziała o tej chorobie w wywiadzie z Pomponikiem.